na Wojciecha Żbikowskiego na temat powrotu Pomorza do macierzy. Odzyskania czy niepodległości, ale prawda jest taka, że my tu akurat w tym skraju naszej małej ojczyzny tego odzyskania świętować nie możemy, bo w 1918 tu jeszcze nie było wolnej Polski, że nie zginęła. Wstępując na tę świętą ziemię polską, z serdeczną radością całujemy ją i ją jak relikwię i poprzysięgamy bronić ją przed każdym najazdem. A z mieszkańcami tej ziemi pomorskiej w radosnym uczuciu wołamy, niech żyje zjednoczona nasza Polska. Swoją drogą naprawdę bardzo patriotyczna odezwa. Jak wspomniałem wcześniej, właśnie Józef Haller, twórca Błękitnej Armii. Armia Polska powstała we Francji w 1917 roku. Świetnie wyposażona, dlatego błękitna, gdyż akurat Francuzi przekazali nam swoje umundurowanie. Niebieski mundur, dlatego też Błękitna Armia. Swoją drogą Błękitna Armia odegrała bardzo dużą rolę już niedługo, w 1920 roku w sierpniu. Akurat pomogła pokonać bolszewików już od Warszawy. Wszyscy wtedy mówili, że nie masz pana Tułana. To są właśnie ułani krechowieccy. Te 27 pułków ułańskich, do tego 3 pułki szwoleżerów i 10 pułków strzelców konnych, to była elita naszej armii. Zawsze mnie śmieszy, jak ludzie mówią, że w 1939 roku Polska była nieprzygotowana do wojny z Niemcami, ponieważ mieliśmy kawalerię, a prawda jest taka, że akurat kawalerzyści byli najlepiej przygotowani akurat i oni rzadko kiedy atakowali akurat szarżą, szablami, raczej konie służyły im tylko do transportu. Tutaj mam właśnie zdjęcie ułanów krechowiackich. Tu jest akurat słynny drugi pułk szwoleżerów rokitańskich. Każdy z pułków miał swoje barwy. Tutaj widzicie akurat pułki szwoleżerów miały takie okrągłe czapki. Najsławniejszy był pierwszy pułk szwoleżerów, gdzie dowódcą był generał Bolesław Niewiadłogoszowski. Tutaj mamy akurat zdjęcia z Torunia z 18 stycznia. Jest balkon ratusza staromiejskiego, tam akurat co było widać, ale tam akurat na tym balkonie jest generał Haller. O, to trochę lepsze zdjęcie. Tu od strony zachodniej, po lewej stronie mamy obecnie pocztę w Toruniu. Jak to pięknie wyglądało, patriotyczna manifestacja. Czy tutaj już mamy akurat zdjęcie Kossaka, zaślubiony Polski z morzem. Akurat nasze wojska, przejmując po kolei powiaty, doszły do Pucka w lutym, 10 lutego 1920 roku. I tutaj jest akurat właśnie słynna scena zaślubin Polski z morzem. Tu generał Haller wrzuca swój pierścień, tam później będzie akurat jego zdjęcie, akurat trochę przerysowane, prawdę mówiąc. Tu jest akurat ten obraz, ponieważ prawda jest taka, że 10 lutego 1920 roku było minus 18 stopni mrozu i akurat jak wrzucił, to się niestety pierścień zatrzymał akurat na lodzie i później o ile pamięć nie myli, pułkownik Skrzyński z hałem wjechał w morze i zatopił tenże pierścień. Tu akurat po lewej stronie mamy słynny słup Hallera, słup zaślubinowy, a po prawej akurat akt objęcia znowu w posiadanie polskiego morza. A tu jest właśnie ten ów słynny pierścień od mieszkańców Pucka. Haller dostał właśnie dwa pierścienie. Jeden wrzucił do morza, a drugi sobie zatrzymał. Akurat obecnie się znajduje tenże pierścień w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. I tak teraz, tak powiem, przechodząc trochę do naszej parafii. Ja tutaj specjalnie wyłuszczyłem trzech tylko proboszczów mszańskich. Akurat najbardziej interesujący, mam nadzieję, że kiedyś proboszcz też będzie. Jak za 100 lat ktoś będzie przedstawiał. Ale na razie jeszcze nie. No, tak, prawda jest taka, że najbardziej akurat w tym okresie nas interesuje ostatnie nazwisko, ksiądz Marian Michnowski, który był proboszczem w Muszanie od 1918 do 1938 roku.
coś mieszniejsze to był, znaczy wszyscy trzej wymienieni, oni byli członkami Polskiego Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Akurat ksiądz Herman Ferdynand Bielicki, to był chyba też mi jedyny znany przypadek tutaj z naszego regionu, jedyny kapłan katolicki, który chciał się bić w powstaniu styczniowym. Kolejny właśnie ksiądz Henryk Osowski, proboszcz mszański w 1905-1918, to właśnie budowniczy nowego kościoła, to akurat potem poszukam, akurat wczoraj Radek Stawski miał też prezentację w Muszanie, gdzie znalazł właśnie zdjęcie kościoła starego przed 1907 rokiem. Powiem szczerze, ja szukałem intensywnie, nie znalazłem, ale Radek jest akurat pasjonatą i udało mu się znaleźć, więc za chwilę poszukamy. No ale właśnie ostatni ksiądz Marian Michnowski, właśnie proboszcz, który proboszcz mszański w 1938-1938 roku przeniósł się do parafii w Drzecimiu. No, po najeździe hitlerowskim został aresztowany, więziony w Szutchowie i został zamordowany w Sachsenhausen w 1940 roku. Akurat to skończył tragicznie, ale on już w 1918 roku, tak, był tutaj nękany i prześladowany przez gręcznego zarządcę. Wystawił majątek w Niewierzu, tam było dokładnie chyba 486 hektarów na sprzedaż. Taka ciekawostka, akurat właśnie wspomniany wcześniej ksiądz Herman Bielicki przez 3 lata administrował i dzierżawił od Wybickich akurat majątek w Niewierzu, ale niestety w 1882 majątek przejęła znana wszystkim Hakata, czyli niestety, że tak powiem, niemiecki Związek Marchii Wschodnich i rozdzielił ten majątek na przybyłych z głębi Rzeszy obywateli pochodzenia niemieckiego. Takie pytanie, jest też jakiś grób Wybickiego na cmentarzu w Brodnicy? Jakiś znany też? Tak, ale akurat, czyli ogólnie rodzina Wybickich, Herbu Rogala, miała 5 odnóg. Tak? Jedna właśnie z tych odnóg tutaj była u nas w Wybierzu. Był dosłany na tym samym miejscu. Może to drzewo, to samo nawet jest tam z przodu. Tam nie było mowy żadnym spaleniu, więc to było rozebrane. To nie jest taki bal, bo taka była, słuchajcie, bale może były w środku, ale te kościoły, jak powiedzieliście, na przykład do Grążam czy gdzieś, to one są takimi deskami obite, ale bale są w środku. Moim zdaniem te deski troszeczkę tak zabierają urok. Proszę? Taki młyn, nie? Taki młyn trochę. No. Ale no, takie małe okienka. I uwaga, będzie za zdjęciem, Wojtku, pójdziemy do przodu. Takie, to jest Brodnica, tutaj znowu też kościół w środku już. O, i tutaj jakbyś może ewentualnie powiększyć trochę. Podejdźcie i szukajcie swoich krewniaków. To jest jakieś, jak on to tłumaczył, taki obrzęd przed, to był wczoraj, to było? Przed żniwami. Okrężne? Przed żniwami. Przed żniwami. No słuchajcie, całkiem nieźle, takie wyraźne. Panie Agnieszko, może jakiś Sikorski tam był gdzieś.